Ja nazywam się Rogalski Mateusz, jestem samowydawcą i w sumie założycielem samowydawców i jednym z współorganizatorów Festiwalu Książek w Płocku. A ogólnie to jestem autorem książek fantasy z humorem przygodowych oraz bajki napisanej przez, czy wymyślonej przez mojego sześciolatka, a ja spisałem, bo on jeszcze pisać nie umie, ale za to miał fantastyczne pomysły, które ja spisałem. Która książka była pierwsza? Obrońca Chóry, Pasowanie. To jest pierwszy tom, to będzie trylogia, są dwa tomy, będzie jeszcze trzeci, bo już są dwa dostępne, będzie trzeci. To była moja pierwsza książka, od której zacząłem. Wie pani co, ja grałem kiedyś, dużo gram do tej pory, sesje RPG. Jak ktoś wie, co to są sesje RPG, to będzie wiedział, jak ktoś nie wie, to sobie poszuka. Ja grałem kiedyś sesje RPG i na podstawie tych sesji, które na studia grałem, po 10 latach gdzieś całkiem przypadkowo znalazłem notatki z tych sesji. No i na podstawie tych notatek właśnie powstała trylogia, którą teraz skończę pisać. Tak, a książeczka dla dzieci zainspirowała syna? Książka dla dzieci, tak, to jest pozdrowienia dla Mikołajka, mojego syna. To jest książka, którą jak chodzimy z moim synem po górach, wchodzenie na góry jest fajne, ale schodzenie z tych gór czasami jest niezbyt fajne i kiedy dziecko po raz 10 ma rodzic, tato weź na ręce, tato weź na barana, to zamiast tego lepiej jest z nim porozmawiać na temat jakiejś bajki, coś wymyślić. No i to są bajki, które on wymyślił. On tych bajek ma w głowie kilkadziesiąt, kilkanaście, ja wybrałem, tu są 4, ale dzięki temu, że to są przez niego bajki wymyślone, mamy takie postacie jak mecha krowę, która daje mleko w proszku, dynię strasznienie, która się wszystkiego boi, albo robota pingwinkę, która jest psikotką, no bo robi psikusy. Naprawdę niesamowicie pojechane i bardzo pomysłowe, dowcipne historie. Przedstawiam swój debiut tegoroczny. Uznany został za najlepszy debiut w tym roku przez magazyn Biały Kruk. Bardzo fajna książka, Dar Anomalii. Proszę wyobrazić sobie świat, w którym mieszkają magowie. Im bardziej stają się potężni, tym bardziej tracą zdrowie. Trochę jak w dzisiejszych korporacjach. Ludzie pną się po ścieżkach kariery, zostawiają tam serce, zostawiają problemy psychiczne. Bardzo oryginalna książka, myślę, że nie ma takiej na rynku, dlatego że ma zagadki i dylematy moralne, które mocno, mocno siedzą w głowie. Ja mam w ogóle taką historię za sobą, że rzuciłem pracę po 20 latach pracy w korporacji, rzuciłem, żeby pisać. Uznałem, że nie po to żyjemy, żeby całe życie się zapracowywać, zacharowywać, plus ktoś powiedział mi bardzo fajne zdanie, trumny nie mają kieszeni, proszę Państwa. Także gromadzimy bardzo dużo dóbr, dużo pieniędzy, a na końcu tak naprawdę zapominamy o sobie, o tym, co nam w duszy gra. Ta książka jest przełożeniem Pana doświadczeń życiowych? Jak najbardziej tak. Jest w nim cała moja historia, jest podróż do Afryki samotna, gdzie przeszedłem przez przemianę i tam właśnie wpadłem na pomysł, żeby zmienić kompletnie moje życie. Tam mieszkałem, tam trafiłem na miejsce, w którym od wielu lat nie było białych ludzi. I mieszkanie pośród lokalnych mieszkańców, którzy pokazali mi, że są bardziej szczęśliwi ode mnie, mimo że nie mają nic, zmieniło mi kompletnie moje spojrzenie na życie. Na festiwalu jestem z moją całą tetralogią wikińską. Ona nie była dostępna, ja dorobiłem do druki, dlatego teraz mam wszystkie części. Plus australijskie piekło. Plus są bonusy dla tych, którzy przyjdą. Mianowicie są pudełka na przykład prezentowe. I do australijskiego piekła, i do całej tetralogii. Więc jakby są książki, ale są też takie dodatkowe gadżety, na które zachęcam, bo na przykład pudełek, które mam do serii Wikingowie, jest dosłownie 5 sztuk. I każdy jest inny. Jeżeli zobaczycie sobie na te pudełka, to one mają inne zdobienia, inne kolory, ręczna robota normalnie na 100%. Wyglądają przepięknie, więc miałam okazję je zobaczyć. A ponieważ jesteś jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia, to Ciebie zapytam, ilu wystawców tutaj dzisiaj mamy? Ponad 30 wystawców mamy, z tym, że część to są jakby samowydawcy, czyli self-publisherzy. Są też wydawnictwa różnego typu, więc jakby, ale generalnie są to przedstawiciele tak zwanego nurtu książki niezależnej. Tak? Więc jakby tych takich dużych, mainstreamowych wydawnictw nie ma, co nie znaczy, że my ich odrzucamy. Natomiast w przyszłym roku prawdopodobnie ich zaprosimy również i będziemy robili wszystko w Orlen Arenie na większą skalę. Na razie mamy wydawców niezależnych. Jesteśmy tutaj praktycznie niemal zaraz po otwarciu pierwszego dnia wydarzenia. Jak oceniasz zainteresowanie? Rozkręca się, tak, bo trochę mamy problem z oznaczeniem wejścia na targi, ale ponieważ robimy to pierwszy raz, no to wiadomo, że się poprawimy, tak? Ale rozkręca się, jest ich coraz więcej, zaczynają powoli przychodzić też z rodzinami. Na zewnątrz mamy wioskę słowiańską, taką średniowieczną. Są też, widziałem już jakby strzelcy z kusz, czyli płocka drużyna kusznicza, więc rozkręca nam się impreza. Mamy
food trucki, mamy, rozkręcamy też spotkania autorskie, które się zaczynają, one się już dzieją. Ja też zaraz pędzę o 12, mam swoje, więc jakby jest mnóstwo imprez towarzyszących, na które zapraszam. Jeżeli mogę zaprosić Płocczan i nie tylko Płocczan, bo wszystkich z okolic, to przyjeżdżajcie do nas z całą rodziną, każdy do siebie coś znajdzie. Mamy literaturę, fantastykę, mamy historyczną, mamy kryminały, bajki dla dzieci, mnóstwo jest bajkopisarzy wśród nas, mamy gadżety, także przyjdźcie, każdy znajdzie coś dla siebie.